zawsze wspaniale jest mi wrócić do Oławy. Byłam tutaj i oficjalnie, i prywatnie. I jest prawdą, że kiedy jadę sobie niedaleką autostradą, to wszyscy towarzysze, bo dużo śmieją się, czy koniecznie muszę zajrzeć do Oławy i tym razem. Ale wracam tutaj, jak powiedziałam, zawsze z wielką przyjemnością. Proszę Państwa, mówią nam, że jest kryzys. Od kilku lat nam to mówią. Zapewne część z nas odczuwa to bardziej, część z nas niekoniecznie. Ja chciałam powiedzieć kilka słów na temat XVII wieku i kryzysu, który wtedy miał miejsce, co do którego istnienia badacze zgadzają się, bo są takie chwile w przeszłości, nad którymi badacze wciąż dyskutują, czy to był kryzys, czy może jednak nie, może ktoś przesadza. Tymczasem o XVII wieku mówi się tylko w kategoriach dramatu, wręcz katastrofy, która się rozgrywała. To jest taki moment, kiedy ktoś policzył, wybuchło najwięcej wulkanów, co oznacza, że w atmosferze unosiły się pyły, co oznacza, że mniej promieni słonecznych docierało do Ziemi, co oznacza, że klimat się zdecydowanie ochłodził, było wilgotniej. Na przełomie XVII i XVIII wieku mamy do czynienia z tak zwaną małą epoką lodowcową. Bardzo mocno spada temperatura, co powoduje obniżenie plonów, co powoduje fale głodu występujące w poszczególnych częściach Europy. Polska ratuje głodującą Francję, sowieccy, Maria Kazimiera tutaj przede wszystkim wysyła zboże, swoje własne, z własnych gospodarstw pozyskiwane, ale także kupowane na terenie Polski, aby ratować Francję. Mówi się o rzekach, które skute są lodem i to takich rzekach, które wcześniej lodu na swoich falach nie oglądały. Mówi się o wilkach, które podczas tych strasznie długich i śnieżnych zim chodzą do wiosek i porywają ludzi, dzieci zwłaszcza, jeżeli na jakiś pojedynczy przechodniów trafią. Głód jest oczywiście zjawiskiem powtarzającym się, bo zwróćmy uwagę, że plony są bardzo niskie na terenach Europy Środkowo-Wschodniej, to jest mniej więcej 3 ziarna z jednego wysianego, a z tych 3 pozyskanych ziaren trzeba jeszcze, oprócz tego, że jeść, zostawić część na siew przyszłoroczny. Im mniej tego ziarna się zostawi, tym mniej się wysieje, tym gorsze będą następne plony i w ten sposób nieszczęścia się powtarzają. Oczywiście do tego dołączają się problemy czysto logistyczne. My dzisiaj pewnie pomyślelibyśmy o tym, że skoro plony są marne, może by trzeba było zboże sprowadzić. Ale w tamtej epoce rzadko kto o tym myśli. Ceny zboża, ceny jedzenia w ogóle szybują w górę. Proszę zwrócić uwagę, że chleb i wszelkiego rodzaju kasze, przetwory mączne są podstawą jedzenia. Błogosławieństwo w postaci ziemniaka przyjdzie dopiero w XVIII wieku. Wiek XVII to jest też czas, kiedy toczy się najwięcej wojen. Zadano sobie trud i skrupulatnie wyliczono, ile tych wojen było prowadzonych i w jak długim czasie na poszczególnych obszarach. Wymienia się państwa, które tylko kilka lat w ciągu tego stulecia miały spokoju. To oczywiście nie oznacza, że była okupacja, że cały teren danego państwa był zajęty przez wroga i przez niego niszczony. Ale znaczy, że z tego kraju pozyskiwano ludność i podatki do wojska i na wojsko, na cele wojenne idące, co oznaczało trudności dla wszystkich. Temu towarzyszą oczywiście przechody wojska, temu towarzyszą oczywiście rabunki, temu towarzyszą zarazy, które wleczone są za wojskiem i spadają na ludność, no nie tylko już wygłodzoną, ale także z całą pewnością mocno
sfrustrowaną, trudną sytuacją, co obniża jej odporność i powoduje wymieranie ludności, powoduje ogromne straty ludnościowe, a te z kolei przekładają się na brak rąk do pracy, a to z kolei powoduje, że jeszcze mniej gruntów jest obsianych, mamy ogrom nieużytków, które tutaj na terenie całej Europy wskazujemy. Ziemie śląskie ucierpiały przede wszystkim w pierwszej połowie XVII wieku podczas wojny 30-letniej. Było to straszliwe wydarzenie. Wskazuje się w literaturze, że właśnie terytoria śląska były tymi, które podczas wojny 30-letniej w latach 1618-1648 ucierpiały najbardziej. Rozwijające się tutaj przedtem włókiennictwo znalazło się w ogromnym kryzysie, z którego bardzo powoli wychodziło. W drugiej połowie XVII wieku sytuacja się już troszeczkę polepsza, to dla ziem śląskich, ale ja tylko wspomnę, że to właśnie po roku 1648 największe cierpienia zaczynają spotykać Polskę i tutaj przyjmujemy, że trwa ten bardzo trudny dla Rzeczpospolitej czas aż do lat 40. XVIII wieku. To oznacza, że królewicz Jakub Sobieski żył w czasach kryzysu i że ten kryzys mógł odczuwać. Chciałam bardzo mocno zwrócić na to uwagę. Jednakowoż dla Oławy druga połowa XVII wieku i pierwsze ćwierć wieku na pewno wieku XVIII są czasem lepszym, są czasem polepszania się sytuacji tutejszych mieszkańców. Przede wszystkim polepszenie tej sytuacji przychodzi w momencie, kiedy staje się Oława ośrodkiem pobytu dworu. Najpierw księcia Krystiana i Luizy Anhalckiej, a więc trwa ten dobry moment do roku 1680. I nagle, 10 lat później, w roku 1690, okazuje się, że ten dobry czas można przedłużyć, albowiem stanie się Oława rezydencją królewicza Jakuba Sobieskiego i jego małżonki. Albowiem tu właśnie na tych dobrach zostaną ulokowane pieniądze, które Palatyn Reński w formie posagu i Jan Sobieski w formie wiana przeznaczy dla młodej pary. Oczywiście na początku nikt nie sądził, że młodzi zamieszkają tutaj na stałe. Zakładano, że będą ten teren odwiedzać. Wszyscy byli przekonani, sądzę, że królewicz Jakub najbardziej, że zyska koronę po ojcu, a wtedy stałby się królem i prawdopodobnie do Oławy już nie miałby okazji zawitać. Chociaż wyrażane są w literaturze nawet takie opinie, że mógłby się wówczas starać o przyłączenie tego terenu do Rzeczpospolitej. Ale jest to gdybanie, więc teraz je zostawimy. Natomiast, proszę Państwa, ponieważ królewicz korony nie zdobył, jego odwiedziny, jakie tutaj składał pomiędzy rokiem 1691 a 1697, stali się Oława miejscem jego pobytu, miejscem, w którym mieszka. Dzieje się tak również dlatego, że chociaż sercem dóbr sobieskich były ziemie położone na Rusi Czerwonej, to jednak bardzo napięte stosunki między królewiczem a nowym królem Polski Augustem II, stosunki, które od samego początku z winy obydwu zapewne nie chciały się dobrze ułożyć, doprowadziło do tego, że królewicz postanowił na teren Rzeczpospolitej nie wracać i rzeczywiście przez kilka lat zupełnie nie był zainteresowany pobytem na tym terenie. A zatem miejscem rezydencji jego dworu była Oława. Ja już kiedyś, występując tutaj, mówiłam, że królewicz długi czas nie rozumiał, że Oława jest jego domem. Królewicz długi czas tylko tutaj przyjeżdżał, tylko tutaj bywał, wciąż snując nowe plany polityczne, co kosztowało go i uwięzienie, i wygnanie. Ale kiedy jego tu nie było, była tutaj jego rodzina, była tutaj jego małżonka Jadwiga Elżbieta Neuburska, a także były tutaj jego córki, a w każdym bądź razie dwie z nich, Maria Karolina i Maria Klementyna.
To oznacza, że w zamku Oławskim rezydował dwór, a wraz z nim nadeszły czasy ważności Oławy, nadeszły czasy, które możemy uznać za czasy dobrobytu. Dwór wymagał oprawy od podstaw, od koni, które trzymano, od powozów, o które trzeba było zadbać, od psiarni, które wykorzystywano w czasie polowań, poprzez utrzymanie samego zamku. Czytamy o robotach przy utrzymaniu tego zamku, właśnie utrzymaniu tego zamku służących, takich czysto murarskich, ale oczywiście trzeba było zamek posprzątać, trzeba było zadbać o jedzenie dla wszystkich, którzy tutaj mieszkali. Królewicz Jakub, czując się mocno niespełniony, pragnął, aby jego dwór był dworem prawdziwie książęcym, jeżeli nie królewskim, więc utrzymuje dwór pełen rozmachu. Czytamy o trzech kuchniach: polskiej, francuskiej i niemieckiej. Zapewne nie odpowiada to jedynie gustom kulinarnym mieszkańców zamku, ale ma odzwierciedlać ten rozmach, na którym Sobieskim zależy. Oczywiście dostawy do tych kuchni, oczywiście służba, która tam służy. To są wszystko ludzie w dużej mierze tutaj z okolicy pozyskiwani. Dwór Królewicza przyciąga odwiedziny. Bywa to rodzina Królewicza, bo Królewicz Konstanty regularnie, Królewicz Aleksander bardzo często, książę Neuburski, Karol Filip i jego małżonki tutaj do Oławy przybywają. Przyjeżdża także biskup wrocławski, brat Jadwigi Elżbiety. A więc mamy częste oficjalne odwiedziny, które również pociągają za sobą dobre chwile dla miasta, bo nawet jeżeli część z tych, no tutaj zwłaszcza wymienionych przeze mnie gości podejmowana jest na zamku, to ale ci, którzy im towarzyszą, czyli to otoczenie, które ze sobą przywieźli, lokowane jest gdzieś na terenie miasta. Tam musi sobie znaleźć zaopatrzenie dla siebie, dla swoich koni i tak dalej. A zatem są to czasy, w ciągu których Oława może rozkwitać. Staje się Oława także miejscem odwiedzin mniej formalnych. Przyjeżdżają różnego rodzaju wysłannicy polityczni. Jedni oficjalnie, drudzy mniej. Bez wątpienia wokół dworu Królewicza Sobieskiego jest tkana cała sieć konspiracji, czasem tylko obserwatorów, którzy mają na celu kontrolowanie, co on robi, przeniknięcie jego ewentualnych planów. Czasami są to ludzie do niego wysyłani po to, żeby pewne sprawy, czy to polityczne, czy inne, z nim załatwiać. Mamy tutaj przykład chociażby kawalera Ługana, który przyjechał tak całkiem niepozornie, a jednak starać się o rękę jednej z córek Królewicza Jakuba. I to wszystko, tak jak powiedziałam, powoduje rozkwit Oławy w tamtym czasie. Dochodzi czasami do nieporozumień. W kwestii zarazy, o której wspomniałam gdzieś tam na początku. Rok 1709 jest takim momentem, kiedy zaraza szerzy się na ziemiach polskich. Władze miasta zgłaszają zażalenia do władz cesarskich, że królewicz przyjmuje gości i wysyła swoich ludzi na tereny zarażone. Mówi się, że nie zawsze ci ludzie przechodzą wymaganą kwarantannę albo nie zawsze przedstawiają paszporty, czyli świadectwa zdrowia, że przybywają z terenów niezarażonych. Miasto twierdzi, że naraża się je w ten sposób na niebezpieczeństwo pojawienia się zarazy tutaj. Nieporozumienia są oczywiście także na tle finansowym. Powiedziałam, dwór wszystko, czego potrzebuje, stara się pozyskać z tego terenu.
Ale zwyczajem wszystkich dworów, bo nie jest to przywara królewiczów sobieskich, mimo że czasami takie opinie czytamy w literaturze, dwór żyje na kredyt. To znaczy za nic nie płaci, a w każdym razie nie od razu. Rozliczenia są raz, najwyżej dwa razy do roku. Niektóre oczywiście zaciągnięte pożyczki nie spłacane są latami. Powołana zostaje komisja, która ma zbadać, ile rzeczywiście pieniędzy jest winien królewicz Jakub i jego rodzina tutaj okolicznym mieszkańcom. Przedmiotem nieporozumień są choćby te roboty murarskie przy zamku, albowiem jedni twierdzą, że one powinny być obciążać konto królewicza, inni twierdzą, że nie, że jest to sprawa władz kameralnych, które powinny o tą kwestię zadbać. A zatem z jednej strony mamy dobrobyt, który jest związany z rezydencjonalnością Oławy w tym czasie, z drugiej strony mamy normalne napięcia, które w życiu wszystkich ludzi w każdej epoce towarzyszą. Kiedy królewicza zabrakło, bo po roku 1726, a już od roku 1734 niemal stale przybywa on na Rusi Czerwonej, a więc w Oławie bywa znacznie rzadziej. Zmarła jego żona, wyjechały córki. Kiedy pojawiają się podsumowania tego czasu pobytu sobieskich tutaj, one coraz częściej mówią o tym, jak było dobrze. I oczywiście w miarę jak czas płynie, są one obleczone w coraz bardziej różowe oświetlenie. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie śmierci ostatniej z rodu, która tak naprawdę żadnych praw do Oławy nie miała, ale próbowała je sobie rościć, a na pewno do ruchomości, które tutaj po rodzinie pozostały i do tych sum, które na Oławie zostały zabezpieczone, a więc po śmierci Marii Karoliny Sobieskiej, okazuje się, że epoka dworów w Oławie się skończyła, zaraz potem wkroczą wojska pruskie i zacznie się tutaj zupełnie nowa epoka. Natomiast, proszę Państwa, te różowe okulary, przez które obserwowano z biegiem czasu moment pobytu dworu tutaj, najlepiej odzwierciedla takie zdanie zapisane w jednej z prac, że wraz ze śmiercią królewicza Jakuba skończyła się dla Oławy cała jej świetność. I osobiście nie zgadzam się z tym zdaniem. Przyjeżdżając do Oławy wciąż od nowa, widzę, że w dalszym ciągu rozkwita. Dziękuję. Czy dla Państwa, którzy macie wiedzę na temat Oławy, ale macie oczywiście wiedzę gruntowną, szeroką, historyczną, czy dla Państwa Oława jest miejscem, które jest w jakimś sensie inne, które może mówić o własnej tożsamości, o własnej identyfikacji, zważywszy wszystkie te niuanse historyczne? I oczywiście ten czynnik, który jest dla Żydów zachodnich bardzo charakterystyczny, to znaczy praktycznie 100% wymiana ludności po 40 roku, 45 roku, jaka się tutaj dokonała. Mówiąc inaczej, co Oławę może wyróżniać? A może nic nie wyróżnia, może to jest miasto jedno z wielu na Śląsku, na tej mapie, wielu, wielu miast, które, przypomnijmy, są oddalone od siebie o jeden dzień drogi, tak jak w XIII wieku były one lokowane, bo przecież też te miasta zakładano na miejscu dawnych wiosek, dawnych osiedli, grodów kasztelańskich, ale w taki sposób, by podróżny, dwór książęcy, poczet rycerski, czy orszak, czy karawana kupiecka mogła pokonać tę odległość w ciągu jednego dnia i to zarówno w porze letniej, jak też w porze zimowej, czyli te 20, a powiedzmy 30 kilometrów. Dla mnie oczywiście Oława jest miejscem symbolicznym, jest miejscem związanym z tym, co badam, jest miejscem związanym z niegdyś pobytem dworu królewicza Jakuba, który, jak sądzę,
tego miejsca nie docenił, który, jak sądzę, miał tak wielkie ambicje i tak wielki ból niespełnienia tych ambicji, że, jak powiedziałam, no dla niego miejsce to nie było specyficzne. Natomiast ja sama pochodzę z Górnego Śląska, ale moja rodzina ma tradycje i śląskie, i zagłębiowskie. Jeżeli Państwo wiedzą, to napięcia związane z tymi terenami są niemałe, a ja zawsze mogę powiedzieć, że jestem stąd, po dwóch stronach Brynicy. Natomiast myślę sobie, że te wątpliwości dotyczące polskości bądź niemieckości, bo tutaj kolega mówił o wymianie ludności, to są oczywiście problemy po II wojnie światowej. Są to także problemy te odnoszące się do patriotyzmu czy nacjonalizmu, są problemami XIX-wiecznymi. Dla ludzi dawnych epok one prawdopodobnie nie odgrywały tak wielkiej roli. Oni byli stąd. Większość ludzi mieszkała tu, gdziekolwiek to tu było. Nie odnosili się do takiej wysokiej kultury, byśmy dzisiaj powiedzieli, w ten sposób, jak my się do niej odnosimy. Ostatnio miałam okazję pisać taki krótki artykuł na temat właścicielki Kończyc na terenie tamtego Śląska i zarzucono mi w recenzji, taki postulat był recenzenta, żebym powiedziała, jak się hrabina Gabriela Fontun odnosiła do polskości, do kwestii polskości. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ w tym, co po niej pozostało, nie ma żadnego odniesienia do tego, czy ona się czuła Polką, czy ona się czuła Niemką. Ona była stamtąd. Ale na przykład wiadomo, że żołnierzom obydwu stron podczas wojen pomagała. A zatem ja bym tutaj tak bardzo delikatnie podchodziła do tych spraw i nie opowiadała się, tak jak powiedziałam, po żadnej stronie. Po prostu wielu ludzi jest stąd, a Oława ma w sobie wiele własnej specyfiki. To jest na przykład czystość tego miasta. Ponieważ ja pochodzę z Górnego Śląska, więc jestem na tym punkcie bardzo czuła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Droga Olu, wspomniałaś, że te kwestie etniczne, narodowościowe, one zostały wyeksponowane w szczególny sposób w XIX wieku. Ale chcę Cię zapytać, kiedy dotykasz dokumentów pochodzących z epoki Jakuba Sobieskiego, dziedzica pana Oławy, czy można mówić o pewnym kosmopolityzmie tego dworu, o kosmopolityzmie wczesnego miasta, rezydencjonalnego w jakimś sensie, bo oczywiście i Żółkiew na Ukrainie, jakim językiem na co dzień się posługiwano? Ja sam przypominam sobie, kiedy robiłem kwerendę na Białorusi, w Mińsku Białoruskim i czytałem te listy Jakuba pisane z Oławy z roku 1715-1716. Rzeczywiście coś pyta za serce, nie jako oławianina z urodzenia i z wyboru. Ale chcę Cię zapytać, ponieważ Ty zrobiłeś bardzo gruntowną kwerendę właściwie w całej Europie i wielkie wyrazy uznania, bo przecież to są jeszcze absolutnie wyjątkowe. Jak Twoim zdaniem, jakich ludzi wokół siebie Jakub potrafił zgromadzić? I zarówno chcę zapytać o rys osobowościowy, o to, czy to byli ludzie przeciętni, typowi, czy można mówić o jakimś pewnym wzorcu tamtej epoki, tamtych czasów, czy też byli to ludzie wyjątkowi, wybitni. Tutaj wcześniej Sobiesław zwrócił uwagę na pewnego lekarza, który pojawił się na dworze Sobieskiego. Jak Ty byś oceniała tą siedzibę, ten dwór Jakuba w sensie pewnego ośrodka kultury, wiedzy, być może nauki? Z moich ustaleń wynika, że dwór był bardzo kosmopolityczny. Tutaj przewijała się cała masa ludzi różnego pochodzenia.
ze smutkiem muszę podważyć opinie wyrażane we wcześniejszej literaturze, że na przykład ten dwór był bardzo taki polski. Nie był. Maria Kazimiera, najstarsza z córek Jakuba Sobieskiego, na pewno potrafiła po polsku mówić, bo czytamy jej polskie wypowiedzi jako cytaty w listach jej babki królowej Marii Kazimiery. Swoją babkę nazywała babusią na przykład. Natomiast młodsze księżniczki najprawdopodobniej wcale języka polskiego nie znały. Wbrew, tak jak powiedziałam, opiniom, które się w literaturze znajdują, czytamy taki list Marii Klementyny do ojca, która wyraźnie mówi, że w którymś tam liście znalazło się jakieś polskie zdanie. Ona nie rozumie, ona nie potrafi tego przeczytać, ona nie potrafi tego zrozumieć, mimo że jej angielsko-włoskie otoczenie podejrzewa, że oczywiście jest zorientowana, o co chodzi. Tam jeszcze był taka sytuacja, w której ona się roześmiała na myśl, że nie rozumie, a otoczenie uznało, że właśnie zrozumiała i dlatego się śmieje. Na pewno księżniczki znały biegle francuski. W listach Marii Karoliny czasami czytamy takie słowa, które wskazywałyby na to, że przynajmniej mówić po niemiecku potrafiła. A zatem ten dwór, to znaczy ta rodzina tutaj mieszkająca, nie odnosiła się do polskości bardzo mocno, wbrew temu, co sugerowano. I sądzę, że to w ogóle nie był problem, raz jeszcze, tamtych czasów. Ja kiedyś zwracałam uwagę na to, że król Jan III ma największą nostalgię do ziem czerwonoruskich. Można by było powiedzieć, że on się czuje Rusinem, ale w sensie, żebym była dobrze zrozumiana, pochodzenia tego miejsca, z którego się wywodzi. Tam rosną najpiękniejsze owoce. On posyła żonie, żeby zobaczyła, jak piękne wiśnie tam rosną, mimo że trochę nadgniłe. Nawet nadgniłe wiśnie stamtąd są lepsze niż jakiekolwiek inne. On wierzy... To prawda, pani potwierdza, tak. On twierdzi, że powietrze stron rodzinnych, woda stamtąd pochodząca jest daleko lepsza, woda mineralna przede wszystkim jest daleko lepsza od tych, które występują w jakichś tam innych uzdrowiskach europejskich. Więc on także jest człowiekiem stąd, a to stąd w wypadku Jana Sobieskiego to są ziemie czerwonoruskie. To jest Olesko, to jest Żółkiew. On się nieszczęśliwy czuje w Warszawie. Warszawa jest zawsze związana z jakimiś negatywnymi opiniami, które on wyraża. Ale jeżeli słyszę w telewizji, że mieliśmy dwóch ukraińskich królów, to drugim miał być Michał Korybut-Wiśniowiecki, jest mi słabo. Bo jest to zupełne pomylenie pojęć. I jest oczywiście Jan Sobieski Polakiem. Ze względu na język, którym się posługuje, ze względu na kulturę, w której wzrasta i ze względu na przynależność państwową także. I otoczenie królewicza Jakuba to także jest otoczenie, tak jak powiedziałam, kosmopolityczne. Natomiast co można powiedzieć o tych ludziach? Starają się jak mogą, stara się wielu. Stara się na pewno Wierusz Kowalski. To jest jeden z tutaj najlepszych sług, na których Sobiescy trafili. Stara się Philippe Dupont, a to jest akurat Francuz z pochodzenia. Tyle tylko, że tych dwóch, których tutaj mogę wskazać jako najbardziej zaangażowanych, najbardziej oddanych, to są ludzie wyszukani przez Marię Kazimierę. To są ludzie, którzy służbę zaczęli u niej i potem ją tutaj w Oławie, potem ją dla Jakuba Sobieskiego kontynuowali. Obawiam się, że sam królewicz Jakub nie jest człowiekiem, który przyciągałby wybitne charaktery, któremu układałaby się współpraca z ludźmi wybitnymi, bo tak jak powiedziałam, tych tutaj dwóch najlepiej odzwierciedlonych w źródłach, najbardziej widocznych w źródłach, to są ludzie z ręki Marii Kazimiery pochodzący.